No cześć, dzisiaj co będzie? Sam jestem ciekawy. Więc mamy bardzo małą armię tak naprawdę. A nasza armia jest dosyć malutka. Nie mamy ledwo na obsadzenie granicy francuskiej. A na inne kraje nie mamy tutaj za dużo. Więc warto by może zrobić teraz rekrutację dywizji tych, które stworzyliśmy. 1937-20 to jest na obronę. To jest dywizja piechoty. I jest w miarę fajnie, uważam. 20 ływ jest ok. Trzeba je stworzyć. Teraz będziemy tworzyć dywizję piechoty. Klikamy raz na trening. Klikamy, żeby tutaj była jedynka. I klikamy add unit, żeby ich było 24, jeżeli się da. Nie da się. Ok. Więc damy teraz 20 tych oddziałów. Tutaj jest na czerwono, nie mamy żadnej lokacji. Klikamy na lokację i chcemy, żeby one były na przykład tutaj we Franken. A teraz mamy lokację i zniknął nam ten tutaj alarm, że nic nie trenujemy. Zaczęliśmy trenować. Jak zobaczymy tutaj teraz naszą myszkę, to zobaczymy, że in training 212 tysięcy chłopa. To prawie powiększamy naszą armię o prawie 100%, o 2/3 powiększamy naszą armię, a jak one się wytrenują. Więc teraz patrzymy szybciutko. A tam na tam alianci, mam was w dupie. Patrzymy szybciutko, czy mam wystarczająco tutaj uzbrojenia. Mamy. Następną rzecz bierzemy. Mamy już ekstra tutaj. Tak naprawdę już nam więcej nie potrzeba. Więc na razie to zignorujemy, żeby mieć fabryki, bo trzeba fabrykować, trzeba produkować. A więc zignorujemy teraz agencję Abwehry. Szczególnie, że za 204 dni będziemy mieli, złamiemy szyfry Anglików i to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o łamanie szyfrów, a inni nas nie obchodzą. A możemy sobie natomiast zrobić też innego agenta. I teraz zobaczymy, jakiego mamy agenta. To jest Seducer. Seducer jest bardzo dobry. To jest Mulgrund. Control Trade Mission to nas nie obchodzi. My weźmiemy sobie Seducer, czyli kobieciarz. I oni teraz działają. Podbiło nam się kontrwywiad. Ale to nie jest najważniejsze. A więc teraz kontynuujemy tutaj naszą rekrutację i chcemy teraz zbudować sobie. To chyba będzie w następnym odcinku. Chcemy sobie zbudować teraz fabryki. I w następnym odcinku, zacznę chyba tego samego dnia grać, pokażę Wam, co dalej nastąpi.